Zapraszam Cię do odsłuchania ósmego odcinku podcastu o tenisie. Dla tych, którzy nie dotrwali do końca poprzedniego odcinka, podcast muszę zacząć od smutnej, ale prawdziwej wiadomości. Ósmy odcinek z Jerzym Janowiczem to był mało śmieszny dowcip na 1 kwietnia. No ale szkoda, bo Jerzyk w tym tygodniu był głównym bohaterem sekcji z tenisowymi wiadomościami. Na początku tygodnia pojawił się jego wywiad dla sport.pl, w którym opowiadał, co się ostatnio wokół niego działo. Tak jak już wcześniej zapowiedział, powrót do treningów zaplanowany jest na kwiecień. Najbliższy miesiąc to jednak przede wszystkim zajęcia na salce i siłowni z trenerem od przygotowania fizycznego i fizjoterapeutą. W maju Jerzy Janowicz planuje odwiedzić Austrię i trenować tam wspólnie z Günterem Bresnikiem, do niedawna opiekunem Dominika Tima. Aktualnie, przynajmniej na czas turniejów na cegle, zastępuje go Nikolas Masu. Wygląda na to, że skorzysta z tego Jerzyk. Pierwszy niej będzie w okolicach Wimbledonu, jeśli wszystko pójdzie tak jak powinno. A jak nie pójdzie, to prawdopodobnie koniec kariery, bo Jerzy Janowicz podtrzymuje to, co zadeklarował jakiś czas temu. Jeśli będą co jakiś czas pojawiać się kłopoty ze zdrowiem, odpuści. Polak dodał jeszcze, że w czasie rehabilitacji w zasadzie w ogóle nie śledził wydarzeń w turze, a potem standardowo poszła zaczepka w stronę Polskiego Związku Tenisowego. Jurek Janowicz twierdzi, że związek w żaden sposób nie interesował się nim, gdy przechodził rehabilitację. A gdy skontaktował się z jego przedstawicielem, aby podpytać o ewentualną pomoc w ogarnięciu zabiegów w poznańskiej klinice, z którą PZT współpracuje, usłyszał podobno, że jedyne co są w stanie załatwić, to badania wady postawy u dziecka. Tak wygląda relacja od Jerzyka. Na odpowiedź polskiego związku tenisowego, oczywiście, nie trzeba było długo czekać. Jakby nie było, Jerzy Janowicz lekko ich zaatakował. Dwa dni później Sport.pl opublikował wywiad z prezesem PZT Mirosławem Skrzypczyńskim. Potwierdził on, że pan Janowicz faktycznie dzwonił do związku, ale usłyszał, że umowa obejmuje diagnostykę, dietetykę, badania i monitoring zawodników, ale nie są w stanie mu zafundować operacji. Mimo to kontaktowali się z przedstawicielem kliniki w Poznaniu i załatwili Jerzykowi jakieś zniżki. Przedstawiciel PZT na koniec poprosił Jerzego Janowicza o stworzenie krótkiego podziękowania dla związku i kliniki, które mogliby wrzucić w mediach społecznościowych, ale podobno usłyszeli, że, cytat, ma ich w dupie. Mirosław Skrzypczyński odpowiedział też na zarzut, że Polski Związek Tenisowy nie interesował się tenisistą, gdy ten przechodził kolejne operacje. Prezes opowiedział, że osobiście kontaktował się z Jerzykiem, ale w pewnym momencie przestał on odbierać telefony. Pewnego razu usłyszał w słuchawce jego tatę, który przekazał, że to on jest menedżerem syna i z nim należy się kontaktować, jeśli ktoś czegoś potrzebuje. Tenis po polsku. Przechodząc do tej mniej istotnej strony tenisa, czyli meczów. Było blisko drugiego polskiego tytułu na turnieju ITF w Szajumel Sheikh i pierwszego singlowego triumfu Daniela Michalskiego. 19-letni Polak przegrał w finale imprezy ze Słowakiem Lukasem Kleinem 2636. Na pocieszenie z Egiptu wyjedzie ze zwycięstwem w turnieju deblowym. Polsko-polski duet Daniel Michalski i Michał Dębek pokonali w finale Marka Jalowieca i Lukasa Kleina 6-2, 3 Wcześniej na finale swój udział zakończył Kacper Żuk. W tym tygodniu całkowicie pusty był kalendarz ATP Tour. Zamiast tego odbywały się trzy challengery, jeden z udziałem Polaka. W turnieju głównym w Monterey w Meksyku pojawił się Michał Przysiężny który kolejny raz skorzystał z opcji zamierzonego rankingu. Ołówek cały czas jednak bawił bardzo daleki od dawnej dyspozycji, był bez żadnych szans z kolumbijczykiem Danielem Elahi Galanem, dwa sety po 4-6. Polak początkowo był zapisany na najbliższy tydzień na Challenger w Taipei na Tajwanie, ale po słabiutkim meczu w Meksyku postanowił się wycofać. Powoli Michałowi Przysiężnemu kończą się szanse na występ z tak zwanego Protected Ranking. A jego ranking nic się nie poprawia i wygląda nieciekawie. Bardzo możliwe, że niedługo jedyną szansą na zdobywanie punktów będzie powrót na cykl ITF. Tylko czy Ołówek lat 35 jeszcze musi i chce przechodzić ten etap? Nawiasem mówiąc, w Taipei, który jest challengerem najwyższej rangi, wystąpi Kamil Majszak. Będzie to jego pierwszy występ po ostatnim zwycięstwie we Francji. A wracając do challengera w Monterey. Organizatorzy wypuścili kapitalny klip promocyjny, w którym wystąpił Feliciano Lopez i Angelika Carube. Bo w tym tygodniu odbywał się też te turniej kobiecy. Link znajdziesz w opisie podcastu. W drugim challengerze w Alicante w Hiszpanii tytuł nie oddał Pablo Andujar, który był tam też najlepszy w poprzednim sezonie. 33-letni Hiszpan jest ostatnio znakomity. Tydzień temu zwyciężył w Maibelli. W tym w w finale pokonał Pedro Martinez'a 6-3, 3-6, 6-4 i cały czas systematycznie pracuje na odbudowę swojego rankingu jeszcze przed kontuzji. Warto odnotować, że swoje pierwsze zwycięstwo na poziomie ATP Challenger odniósł zawodnik z rocznika 2003. Występujący z dziką kartą Carlos Alcaraz pokonał w pierwszej rundzie Janika Sinera lat 17, 6-2, 3-6, 6-3. Piętnastolatek z Mursi dokonał tego w podobnym wieku jak Rafael Nadal, który też swoje pierwsze challengerowe zwycięstwo odniósł w wieku 15 lat, więc nowy Nadal w Hiszpanii jest już znany. Co ciekawe, w tym tygodniu swoje pierwsze mecze wygrali też zawodnicy z rocznika 2002. Co ciekawsze, chodzi o finalistów tegorocznego juniorskiego Australian Open, Lorenzo Musettiego i Emilio Nave. Co najciekawsze, obaj panowie, w cudzysłowiu, Zrobili to tego samego dnia. Chociaż to Włoch będzie tym pierwszym, bo jego mecz odbywał się wcześniej. Trzecim i ostatnim był turniej w Akademii Patricka Muratoglu w pobliżu Nicei. W nim kosmiczną formę przez cały tydzień demonstrował Dustin Brown. Chociaż nic z tego nie zapowiadało. Niemiec od dłuższego czasu robił nieciekawe wyniki i był na właściwej drodze, żeby niedługo wylecieć stop 300, a tu przydarzyło mu się takie coś. W sześciu meczach zgubił dwa sety a pokonywał m.in. Robina Hasse, Rudolfa Melekera, czy w finale Filipa Krajnowicza. To pierwszy tytuł Drediego na cegle od blisko pięciu lat. Ostatnio wygrał w Szczecinie w 2014 roku. A do tego z akcji Dastina Brauna w tym tygodniu dałoby się zmontować 20 minut mocnych highlightsów. W opisie podcastu wrzucam kilka uderzeń Niemca, gdzie piłka po odbiciu cofała się na jego stronę, wszystkie z tego turnieju. Tego typu efektownych uderzeń było mnóstwo. Rewelacja. Ogólnie cały turniej zakończył się kompletną klapą zawodników gospodarzy. W poniedziałek w drabince było 11 Francuzów, wśród nich m.in. Benoit Paré i Pierre Herbert, a żaden z nich nie pojawił się w cieniu finale. To tyle lekko niszowego tenisa, bo w najbliższym tygodniu wznawia już działalność ATP Tour. Będzie można zasmakować pierwszych spotkań na mączce, chociaż jeszcze nie europejskiej, bo na początek turnieje w Houstonie ma Marrakeszu. Wiadomo, że nie brzmi to zachęcająco, ale turniej w Maroko będzie miał prawdopodobnie najlepszą obsadę w historii. Przede wszystkim dlatego, że do Kajla Edmunda, Laszlo Dziewe czy Fernando Verdasco z dzikimi kawitami dołączyli Aleksander Zverew, Fabio Fonini i Jovial Fritsonga. Sasza i Fonia. Po słabiutkim początku sezonu zdecydowali się odwiedzić Marrakesz i poszukać rytmu meczowego przed Monte Carlo. Zrobiła się więc obsada bardziej przypominająca turniej ATP 500 niż ATP 250, jeszcze tydzień przed wielką imprezą. A propos Monte Carlo, losowanie turnieju głównego w piątek o 18.30. Także ciężkie zadanie czeka Pablo Andujar, który ma w nogach 10 meczów na Challengerach w ostatnich dwóch tygodniach, a teraz ma jeszcze bronić tytułu, mając obok takich przeciwników. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, do tenisa po długiej przerwie wraca Cedric Marcel Stebe. Niemiec pojawi się w turnieju głównym, wchodząc z zamierzonym rankingiem. Na początek jednak zimny prysznic, bo czeka na niego Jo-Wilfried Tsonga. Czeka w pierwszej rundzie. Zarówno Hiszpan, jak i Niemiec musieliby przebijać się przez kwalifikacje, gdyby nie wycofania Huberta Hurricacza i Felixa Urzary Aliasime po świetnych występach w The Sunshine Double. Kanadyjczyk, ostatnio na stojąco powitany podczas meczu hokejowego w Montrealu, otrzymał w tym tygodniu dziką kartę na turniej w Madrycie. Inaczej musiałby się przebijać przez kwalifikacje, bo ranking do zapisów uwzględniany był w momencie, gdy King Felix znajdował się poza pięćdziesiątką. A tak na spokojnie. Dużo mniej okazale wygląda turniej w Houston, na którego czele są Amerykanie Steve Johnson, Reely Opelka, Sam Quarry i Taylor Fritz. Szału nie ma, co widać też po dzikich kawiatach, które otrzymali Janko Tipsarewicz, Noah Rubin i Björn Fred Angelo. Można spać spokojnie w nocy, w Teksasie nic wielkiego się nie wydarzy. W tym tygodniu dużo się jednak działo, jeśli chodzi o organizację turniejów. Marka opublikowała artykuł, że w najbliższym czasie rozstrzygać się będą losy praw do organizacji 500 w Barcelonie. Aktualnie zarządza nim grupa IMG, ale umowa kończy się w przyszłym sezonie w 2020 roku. Powalczyć o nowy kontrakt poza IMG ma inny gigant z USA, Octagon, Tenium, czyli startup z Katalonii zarządzający już imprezami w Buenos Aires i Antwerpii, a także Gerard Piquet i Cosmos który przejął i całkowicie odmienił jakiś czas temu po Harry Davisa. Piłkarz barucelony prawdopodobnie chciałby poszerzać swoją tenisową działalność i nadarza się świetna okazja, żeby robić to obok domu. Niepewna była też przyszłość jedynego turnieju ATP 500 w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Tutaj też podobno było kilku chętnych, aby przejąć zarządzanie tą imprezą, ale ostatecznie będzie to robił Mike Ain, co oznacza, że na pewno zostanie ona w stolicy. 53-letni biznesman, jest też właścicielem lokalnej drużyny Washington Castles, występującej w amerykańskiej lidze World Team Tennis. Póki co na początek przedłużono została umowa sponsorska z grupą City o kolejny sezon i ogłoszono pięcioletni kontrakt ze stacją Tennis Channel. W głównych planach na najbliższe lata jest m.in. rozbudowanie stadionu w parku Rock Creek, turniej challengerowy straciło pulach chociaż tak naprawdę specjalnie o niego nie walczyło, a nawet pomogło go przenieść gdzie indziej. W zeszłym roku, gdy w okolicach Monachium odbywała się pierwsza edycja ISAR Open, awans do tenisowej Bundesligi świętowała lokalna drużyna Gross Hesse Loche, w składzie której w tym sezonie znajduje się m.in. Kamil Majchrzak i Nikolas Bazilaszwili. Jak się okazało, w tym sezonie te terminy Challengera i meczów Bundesligi ze sobą kolidują, a kibice w pulach zdecydowanie wolą tenis ligowy. Dyrektor turnieju, Alessandra Trenkl, skontaktowała się więc w tej sytuacji z klubem tenisowym w Augsburgu, położonym całkiem niedaleko, który chętnie zgodził się na przyjęcie tej imprezy. Z tej pięknej historii powstał Schwaben Open. Może nad tą nazwą trzeba jeszcze popracować, bo dla polskiego kibica brzmi dziwnie, no ale to później. Jedyny minus tej całej zabawy jest taki, że pula zmaleje o około 80 tysięcy euro ze 127 tysięcy do 46. Z innych informacji Juan Martin del Potro przekazał, że w tym tygodniu w Barcelonie przeszedł kolejne testy kolana i po analizie wyników lekarz jest zadowolony z postępów. Oznacza to, że opcja z operacją póki co idzie na bok, a Del niedługo wznowi treningi. Może powinien pomyśleć nad tym, żeby dzwonić się z Jojkiem Janowiczem, bo muszą przejść podobną ścieżkę i nawet kontuzje są też całkiem podobne. Jeśli ktoś nie kojarzy, wszystkie problemy Argentyńczyka zaczęły się po upadku w Szanghaju w meczu z Boiuną pod koniec poprzedniego sezonu. Link wrzucam w opisie podcastu. Diego Szwajcman, podobnie jak Aleksander Zwiewiew, postanowił w ostatniej chwili poszerzyć swój kalendarz startów i zgłosił się na turniej w Barcelonie. Lista była już jednak zamknięta, załapał się jedynie na kwalifikacje. Także w kwietniu będzie można zobaczyć LPK, aktualnie zawodnika z pozycji 24 walczącego o awans do turnieju głównego. W tym tygodniu na Twitterze przekazałem wyliczenia jednego z użytkowników, jak czasami wygląda życie zawodnika, ciułającego zwycięstwa i punkty na poziomie ITF-ów. Case Matewalkusza. Węgier skończył i wygrał swój mecz finałowy na turnieju w Opatii w Chorwacji w niedzielę o 14.00 a jego pierwszą rundę kwalifikacji na Challengerze w Nicei zaplanowano na sam początek w poniedziałek, o 9.30. Najkrótsza droga jaką wyznaczyło Google to ponad 7 godzin lotów z przesiadkami plus dojazdy do i z lotniska. Na wszystko trzeba było wyłożyć około 500 euro, czyli ponad 1 trzecią nagrody z Chorwacji. plus taki, że udało się zdążyć i wygrać, chociaż ten mecz jeden eliminacyjny. Międzynarodowa Federacja Tenisowa ogłosiła w tym tygodniu, że w najbliższych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio lekko zmienią się zasady turnieju tenisowego. Konsekwentnie, jak to w ostatnich latach było m.in. w Pucharze Davisa, mecze będą skracane. Oznacza to, że finał turnieju singlowego nie będzie już odbywał się w formule best of five, czyli do trzech wygranych setów. Zamiast tego, tak jak wszystkie pozostałe mecze wcześniej, do dwóch wygranych setów. Mecze deblowe natomiast będą odbywały się na takich samych zasadach jak na co dzień w ATP Tour, czyli w trzecim secie zadecyduje Super Tybrek do 10 wygranych punktów. Tennis Integrity Unit, czyli organizacja zajmująca się zwalczaniem korupcji i ustawiania meczów tenisowych, tymczasowo, na czas śledztwa, zawiesiła João Sousa. Żeby było jasne, chodzi o brazylijskiego Sousa, a nie portugalskiego Sousa. Mimo wszystko, Nazwisko całkiem głośne, bo liczyk notowany kiedyś był w pierwszej setce rankingu ATP. Od dłuższego czasu obija się jednak po południowoamerykańskich challengerach i atf ach Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że chociaż kilka rzeczy było dla Ciebie nowych i fajnie się tego słuchało. Liczę, że każdy kolejny odcinek będzie lepszy, więc będę wdzięczny za każdą opinię. Możesz ją zostawić na YouTubie lub odnaleźć fanpage na Facebooku, podcast o tenisie. Przy okazji zachęcam Cię właśnie do polubienia profilu na Facebooku i konta na Twitterze. Pomaga to dotrzeć do innych osób i rozwijać podcast. Dzięki. Do usłyszenia.